Witam serdecznie, ze mną jeden z ojców sukcesu dzisiejszego wyniku, Seweryn Michalik, Wiśniowski 2. Witam serdecznie. Seweryn, jakby nie patrzeć, to zawsze jesteś ojcem tego sukcesu, ale oczywiście drużyna gra, nie indywidualności, ale tak patrząc na dzisiejszą postawę, to ty i Daniel Czistowski zrobiliście dzisiaj kapitalną robotę na podwaliny tego wspaniałego wyniku. No tak, mecz nam się ułożył od początku bardzo fajnie. Pierwszy strzeliliśmy bramkę, później poszliśmy za ciosem do przerwy, tam prowadzenie bodajże 3 bramkami czy 4. Tam się ułożyło, później było więcej spowody, można było rozgrywać piłkę. No fajnie, że obrona funkcjonuje bardzo dobrze i właśnie ten Daniel Cisocki tak wchodzi z drugiej linii, strzela, ma dobrze ułożoną nogę, rzuty wolne usiadają. Także nie, fajnie to wygląda, ja staram się ile mogę. Ja dużo pracuję, dużo biegam, ale hala to jest jednak nie dla mnie, tutaj jest za mało miejsca dla mnie. Ja muszę naprawdę duży obszar, żeby się rozpędzić, ale pracujemy na wynik. Kontuzje troszkę nas męczą, ubyło nam zawodników, ale idziemy do przodu i myślę po ostatnim niepowodzeniu z Kocębą, chcemy zmazać plamę. No i przede wszystkim zostaje nam taki realny awans do pierwszej piątki, a później walczymy dalej. Tak, zgadza się, jest to bardzo realne. Grałeś dawniej w Wiśniowskim 1. Ciekawy byłem, jak, proszę? I w Ibisie. Byłem ciekawy, tamte drużyny były ekstraklasowe, ta drużyna jest pierwszoligowa. Powiedz ty, jak ty jako zawodnik z takimi zawodnikami, którymi są w niższej lidze, się zgrywasz? Znaczy nie, bo tutaj mamy też zawodników zrzeszonych, też są technicznie dobrze, także gra mi się bardzo dobrze. Nie widzę jakiejś większej różnicy między tą ekstraklasą a pierwszą ligą. Występowałem tam na tym odliku. Myślę, że tutaj wiadomo, kilka drużyn odstaje. Odstaje przede wszystkim technicznie. Widać, że nie są tymi zawodnikami czynnymi, nie mają tak tej piłki, tego czucia. Coś im brakuje, przede wszystkim tej zwrotności, szybkości, co jest bardzo ważne. No ale naprawdę, mamy fajny skład, jeszcze troszkę będą roszady na wiosnę. Tam Sebastian nam odchodzi od nowego roku. Zastąpimy go też fajnym chłopakiem, także myślę, że Wiśniowski 1 będzie w czubie tabeli i powalczy o najwyższe cele. Może nie te najwyższe, ale wysokie. Powiedz mi tak, z perspektywy jako zawodnik, biegasz na tym boisku jak szalony. Wcześniej powiedziałeś, że rzeczywiście dużo pracujesz, dużo biegasz. Jak to jest, że wytrzymujesz prawie 40, może 35 minut takiego nieustannego biegania? Jak to się robi? Nie wiem, może geny, może taka aktywność. Po prostu ja nie lubię prowadzić siedzącego trybu życia. Zawsze coś robię, czy tam pływanie, jazda na rowerze, czy tam jakieś inne sporty. Także praktycznie jestem codziennie w jakimś ruchu, czy jakiś tam fitness. Także staram się jak mogę. Wiadomo, teraz troszkę mniej tej piłki jest przerwa zimowa, każdy chce odpocząć. Dlatego brakuje troszkę tej takiej swobody z piłką, ale kondycja jest. A wiadomo, jeżeli w zimę się zrobi kondycję, później to zostaje na cały rok. Patrząc na ten mecz i na te 6 kolejek, które już za nami, jaki punkt najbardziej u was kuleje? Kuleje? No przede wszystkim brakuje nam takiego stabilnego ustawienia. Widać, że tak mieszamy się pozycjami, jest czasami nie ma takiej stabilności z tyłu. Myślę, że brakuje dyscypliny, przede wszystkim dyscypliny. Jeżeli to ułożymy, pogramy kilka meczów ze sobą, wiadomo, to jest nowa drużyna, chłopacy są nowi, zgrywamy się, ale wszystko idzie ku dobremu. Dziękuję za Dzięki wielkie.